Witam, nazywam się Alicja, jestem korepetytorem z przedmiotów ekonomicznych. Udzielam swojej pomocy studentom wydziałów ekonomicznych w całej Polsce. Jeżeli macie jakieś zapytanie do mnie dotyczące zadań z metod, z przedmiotów ilościowych, typu właśnie tak jak tutaj widzicie z matematyki finansowej, jak najbardziej piszcie do mnie na adres mailowy wraz z załącznikiem, ewentualnie zapiszcie sobie po prostu zawczasu mój adres strony internetowej. I dzisiaj chciałam Wam omówić sposób rozwiązania zadania o następującej treści. Udzielono pożyczki w wysokości 16 tysięcy zł na okres 4 miesięcy. Jej zwrot ma nastąpić wraz z odsetkami w wysokości 2% miesięcznie, czy 2% miesięcznie. Jaka jest wartość odsetek i jaką kwotę należy zwrócić przy odsetkach prostych? Ok. Po pierwsze trzeba zapoznać się jeszcze raz przynajmniej z treścią, żeby w ogóle zrozumieć, o co chodzi w tym zadaniu. Jeżeli mówimy o tym, że udzielono pożyczki, to na pewno nie mamy do czynienia z lokatą bankową, tak? To znaczy, że my pożyczamy, albo ktoś nam pożyczył jakieś pieniądze, które trzeba zwrócić i niekoniecznie mamy do czynienia od razu z instytucją banku. I teraz tak, jeżeli udzielono pożyczki w wysokości 16 tysięcy, musimy uznać, że te 16 tysięcy złotych jest to kwota, nie jaką będziemy musieli zwrócić za jakiś czas osobie, od której pożyczyliśmy te pieniądze, tylko teraz wypłacone w bieżącym, dzisiejszym dniu pieniądze, czyli to jest tak zwane PV, present value, czyli obecna, bieżąca wartość tych pieniędzy, a nie ile te pieniądze będą warte w przyszłości. Kolejna informacja jest taka, że to było na okres 4 miesięcy. Oznacza to tyle, że pożyczka trwa tylko 4 miesiące, nie dłużej. Czyli to jest nasz czas trwania tej pożyczki. Jej zwrot ma nastąpić wraz z odsetkami w wysokości 2% miesięcznie. Oznacza to tyle, że na pewno musimy oddać powyżej 16 tysięcy złotych, ale o ile, to się dowiemy, bo jest powiedziane, że te odsetki są naliczane 2% miesięcznie, czyli od każdej kwoty co miesiąc leci nam 2%. I pytanie brzmi, jaka jest wartość odsetek i jaką kwotę należy zwrócić przy odsetkach prostych? Oznacza to tyle, że musimy się dowiedzieć, ile wynoszą odsetki, czyli ten koszt pożyczki, inaczej mówiąc, i jaką kwotę należy zwrócić. A zawsze zwracamy nie tylko nasze 16 tysięcy, czyli to, co pożyczyliśmy, ale również ta kwota jest zwiększona o wartość odsetek. I ostatni element jest ważny, przy odsetkach prostych. Oznacza to tyle, że w matematyce finansowej albo bierzemy wariant odsetek prostych, czyli prostego naliczania kosztu kredytu w sposób prosty, czyli za każdy miesiąc w tej samej wysokości, a przy odsetkach składanych, kapitalizacji składanej mamy możliwość zwiększania bazy, na podstawie której naliczane są odsetki. A tutaj jest jasno powiedziane, że mamy do czynienia z odsetkami prostymi, dlatego następujące się dzieje co? Po pierwsze, że mamy do czynienia z odsetkami prostymi i po pierwsze musimy zapisać, że poszukiwaną wartością są odsetki naliczone. Czyli no pytanie, ile odsetki? Kolejna rzecz, ile wynosi wartość przyszła, czyli ten kapitał końcowy, czyli ile będziemy musieli zwrócić, mówiąc prościej. Na pewno możemy uwzględnić to, że PV, present value, jest to 16 tysięcy złotych i musimy to uznać, że to jest ta kwota początkowa na dzisiaj, na teraz. Na pewno trzeba napisać ten czas, że to jest 4 miesiące, ale dla bezpieczeństwa jest najlepiej to napisać w skali roku, że to są 4 z 12 miesięcy, czyli 1/3 roku. Ułatwi to nam po prostu pracę. Jeżeli zapiszemy, że R12 równa się 0,02, oznacza to tyle, w takim zapisie, że to jest stopa procentowa koszt pożyczki w skali miesiąca, czyli 12 razy naliczony w skali roku, to jest 2%. I żeby łatwiej nam było liczyć, przeliczamy stopę miesięczną na roczną,
czyli nasze 2% mnożymy razy 12, bo tyle razy może 2% być naliczane co miesiąc, czyli w skali roku może koszt pożyczki wynosić aż 24%. Jest to bardzo wysoki koszt jakichkolwiek pożyczonych pieniędzy, ale wiadomo, to jest tylko zadanie teoretyczne i nie musimy się wcale tym przejmować. I teraz po wypisaniu tych elementów typu wiadome, niewiadome, musimy po pierwsze wybrać wzór, który nam pozwoli na oszacowanie, ile wynosi szukana I czy FV. Najlepiej polecam bazować na podstawowych wzorach, czyli na tym tutaj właśnie zaznaczonym, że wartość przyszła to jest obecna razy 1 plus L razy N. Jeżeli podstawimy 16 i właśnie, jeszcze jedna kwestia zostaje taka, że najlepiej zawsze uwzględniać wszystko na ten sam okres czasu, czyli jeżeli część roku, czy powiedzmy czas naliczania odsetek ja zapisałam w skali roku, to tak samo stopa procentowa, jeżeli już jest nam zapisywana, to też w skali roku. Nie można uwzględniać, że to są 4 miesiące razy 24%, bo to nie jest zgodność. Musi być pełna zgodność. Czyli 24% naliczane w skali roku mnożymy razy 1/3 roku, czyli wszystko w tej samej częstotliwości naliczania. To, co tutaj otrzymamy, 17,280, to jest kapitał z wpłaty, czyli to, co na końcu, czyli FV, dostaniemy do zapłaty w ramach udzielonej pożyczki. Tylko że polecenie nie brzmiało tylko to, ile należy zwrócić do osoby, która nam udzieliła tej pożyczki, ale również odsetki I. A naliczamy je bardzo prosto, jako różnicę między tym, co musimy kiedyś zapłacić, minus to, co teraz warte są te pieniądze, czyli za jakiś okres 4 miesięcy musimy zapłacić, oddać 17,280, teraz 16,000 pożyczamy, a więc całkowity koszt takiej pożyczki w uproszczeniu to 1,280, czyli to są nasze odsetki. I teraz na końcu zawsze polecam interpretację zapisać, choćby zdaniem komentarza, że wartość odsetek od takiej pożyczki to 1,280, a należy zwrócić nie 1,280, bo to odsetki, a zwrócić pełną kwotę, czyli te odsetki 1,200 i 16,000, czyli 17,280, czyli wartość przyszło tej pożyczki, ile ona jest warta po okresie 4 miesięcy. Ok, na ten czas kończę omawianie tego zadania. Jeżeli potrzebujecie jakiejkolwiek pomocy ode mnie, jak najbardziej piszcie do mnie od razu na adres mailowy albo ten podany na stronie internetowej www.zadania-projekty.pl albo na ten, który podyktuję. zadania-projekty@wp.pl. Piszcie do mnie zadania, które potrzebujecie rozwiązać lub których nie rozumiecie i szukacie rozwiązania. Jak najbardziej na pewno odpiszę. Kwestia poczekać, aż będę miała na to czas. Także zachęcam do obejrzenia innych moich filmików. Subskrybujcie kanał. Rozwijajmy go razem i mam nadzieję, że pomogłam Wam w zrozumieniu tego zadania. Pozdrawiam, Alicja.